Jakub Jurek, dzień dobry Państwu, zapraszam na sport. W najbliższą sobotę rusza kolejna edycja biegowego Grand Prix Zagłębia Miedziowego. Pierwsze zawody odbędą się w Pielgrzymce. Biegowy Grand Prix Zagłębia Miedziowego to impreza sportowa dla wszystkich lubiących aktywną formę spędzania wolnego czasu. Jest to wieloetapowy cykl biegów przełajowych odbywających się na terenach Zagłębia Miedziowego. W tą sobotę serdecznie zapraszamy do Pielgrzymki. Tam wymagająca trasa, prawie 8 km. A po biegu głównym odbędą się też biegi dla dzieciaczków. W trakcie biegu przy zgłoszeniach robimy też nową akcję, taką pomoc biednym, czyli biegam równa się pomagam. Dlatego też serdecznie wszystkich zapraszam do udziału w niej, nie tylko w samych zawodach, ale przywieźmy ze sobą materiały takiej pierwszej potrzeby z długą datą ważności. Cały cykl potrwa do marca przyszłego roku. Trasy będą bardzo zróżnicowane, a biegi odbywać się będą w całym regionie. W tym roku już 10 miejscowości, doszło nam Kwiatkowice koło Prochowic. Odmówiliśmy też Szlichtingowej. No już w przyszłym roku nie będziemy mieć wyboru i trzeba będzie tą miejscowość dołączyć. Po prostu brakuje nam już terminów. Było to zawsze zimowe, teraz już zaczynamy od listopada. Inauguracja Grand Prix w Pielgrzymce rozpocznie się w sobotę 26 listopada o godzinie 11. W Gliwicach odbył się coroczny turniej Szermierczy Gwiazdka ze Szpadą. Zawodnicy UKS MDK Olimp Lubin rywalizowali w dwóch kategoriach wiekowych. Młodzi szpadziści rywalizowali w Gliwicach w kategoriach od 6 do 11 i od 12 do 13 lat. W turnieju brali udział młodzi szermierze z Ukrainy, Litwy, Białorusi oraz Polski, w tym reprezentanci Olimpu. No rzeczywiście, wróciliśmy z Gliwic, tam gdzie coroczny turniej odbywa się mikołajkowej i ten turniej jest punktowany w kategorii dzieci i młodzik. I udało się nam pierwszy raz naprawdę wywalczyć najwięcej pierwszych miejsc w stosunku do poprzednich lat. I również mamy podium, również mamy blisko finałów. I jeżeli tak policzyć miejsca, punkty zdobyte, to nasz klub wypadł najlepiej w Polsce w ogóle ze wszystkich klubów. Także to jest pierwszy raz, to jest naprawdę olbrzymia niespodzianka. 6 grudnia w Lubinie odbędzie się mikołajkowy turniej dla najmłodszych. Nie milknął echa wielkiego sukcesu lubińskich bilardzistów. ERG Bieruń Folie DSB Lubin zostało wicemistrzem Polski. Ostatnia kolejka Ekstraklasy była niezwykle emocjonująca. Przed ostatnimi dwoma meczami możliwy był każdy scenariusz z Mistrzostwem Polski dla DSB włącznie. Emocji nie brakowało. Gdyby ktoś miał napisać scenariusz na te ostatnie rozgrywki i ostatnie mecze, chyba lepszego by nie mógł wymyśleć. Sytuacja po meczu naszym z Salnetem, gdzie niestety przegraliśmy 12-14, no nie układała się ta gra ewidentnie. Nie wiem, czy kwestia presji, czy jakieś inne czynniki zaważyły. Natomiast brakowało zdecydowanie rozbić. Nie mieliśmy w ogóle rozbić, nie było kontynuacji gry. Z odstawnymi też było tak trochę na bakier, więc no wszystko pozostawiliśmy jakby do niedzieli, gdzie musieliśmy wygrać z Łodzią minimum do 5 wygranych partii. Natomiast i czekaliśmy, co zrobi Warszawa. No Warszawa, oczywiście my żeśmy zrobili swoje, bo wygraliśmy, zdeklasowaliśmy rywala. Wygraliśmy 14-1, więc tu byliśmy spokojni. Zrobiliśmy wszystko, co w naszej mocy, żeby ten srebrny medal w tym roku mieć. Bilardowym mistrzem Polski został Konsalnet Warszawa. Trzecie miejsce przypadło Nosanowi Kielce. Drużyna futbolu amerykańskiego Warriors zakończyła swój drugi sezon w rozgrywkach Polskiej Ligi Futbolu Amerykańskiego. Po zeszłorocznym debiucie i zakończeniu rozgrywek na fazie grupowej w swoim drugim sezonie wojownicy postawili poprzeczkę zdecydowanie wyżej. W ubiegłym sezonie po bardzo dobrych meczach w swojej grupie wojownicy pewnie wywalczyli awans do dalszej fazy rozgrywek. Ostatecznie futboliści dotarli do ćwierćfinałów, zajmując miejsce tuż za strefą medalową. No, sport jest bardzo fajny. No. Polecam wszystkim, jest dla silnych fizycznie i umysłowo. No, tak naprawdę każdy się nadaje, nie ma takiej osoby, która by się nie dawała, chudy, gruby, niski, wysoki. Każdy ma prawo spróbować tego sportu, dać siebie 100%, nauczyć się. Zapraszamy wszystkich. W ubiegłym sezonie po bardzo dobrych meczach w swojej grupie wojownicy pewnie wywalczyli awans do dalszej fazy rozgrywek. Ostatecznie futboliści dotarli do ćwierćfinałów, zajmując miejsce tuż za strefą medalową. Trzeba się dobrze przygotować pod mecze.
tak naprawdę to cały sezon trzeba trenować, żeby dojść do rozgrywek. Rozgrywki no, standardowe, jak się wchodzi na boisko, jest ta trema. No, trzeba się wziąć w garść, zasilić, zacisnąć ręce i tylko 100% siebie dać i grać w dobry futbol. Szczegółowe informacje o możliwości dołączenia do drużyny Wojowników i rozpoczęcia treningów futbolu amerykańskiego znajdują się na oficjalnym facebookowym profilu drużyny. I to wszystko w sporcie na dziś. Państwu dziękuję za uwagę i do zobaczenia.